cześć kochani, jestem właśnie w Warszawie. Przyjechałam tutaj na kurs Aerial Yogi. Pierwszy robiłam dość dawno temu u Ani Ryczek. Dzisiaj będę w Fitology i jestem bardzo podekscytowana. Jestem ciekawa też, co tam się dzisiaj będzie działo na naszym kursie. Taką ponowną miłością do jogi w chustach zapałałam po warsztacie z Anią Jaworską w Szczecinie jakiś czas temu, z którego też film jest tutaj na moim kanale. Także dzisiaj będzie relacja z innego miejsca. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Pierwszego dnia zajęć. Słuchajcie, było całkiem intensywnie. Poznaliśmy dużo pozycji, takich klasycznych pozycji z jogi, które można też zrobić z wykorzystaniem hamaka. Oprócz tego było trochę teorii na temat korzyści zdrowotnych, przeciwwskazań, trochę takiego rysu historycznego i przedstawienie sylwetek osób, które aerial jogę propagują na świecie. No i chciałabym przy okazji bardzo podziękować Karolinie i Konradowi za to, że mogę dzisiaj gościć w takiej pięknej przestrzeni i że czeka mnie noc na materacu do masażu tajskiego. No słuchajcie, jest dzień po warsztatach. Czuję, że ciało trochę się poruszyło. Mam lekkie zakwasy, dlatego też zrobię sobie szybciutko taką moją ulubioną serię ćwiczeń na rozruszanie. To są ćwiczenia według Ferdynanda Barbasiewicza, twórca klawiterapii. To są takie ruchy skrętne, kręgosłupa, skłony, wygięcia.
Słuchajcie, ja jestem już po kursie w Fitology w Warszawie. Było cudownie, jogowo, merytorycznie, także bardzo polecam warsztaty u Moniki. Jeżeli będziecie w Warszawie i macie ochotę na kurs Aerial Yoga, to zapraszam Was do Fitology do Warszawy. A jak jesteście z Jury i macie ochotę na zajęcia na chustach, to zapraszam na zajęcia, które prowadzę w Filmet w Kręgu Zdrowia.